Siema Świry, to znowu ja, Jakubo, dzisiaj na Irelli, tak? Wiem. Chcieliście już od dawna, jest dzisiaj. Mam mały problem, bo jestem, jeżeli chodzi o sklejanie filmików, jestem downem. Więc jeszcze przez jakiś czas będzie wszystko, no tak wiecie, na surowo. Ale postaram się niedługo wszystkie nauczyć. A w tym filmiku nauczę was, jak wbić zajebiście wysokie elo tym czempionem. No i Irelkom, nie oszukujmy się, mam z dobre 1500 gier, więc spokojnie, znaczy nie mówię, że w tym sezonie, ale ogólnie. Generalnie odkąd wyszła, więc zobaczymy. Meta się troszkę zmienia, za chwilę są nowe buildy, ale postaram się w tej gierce najważniejsze rzeczy powiedzieć. Najgorsze jest to, że gramy na Malphite'a, co jest... To nie jest matchup, który może strasznie na niego go rozpierdalać, prawda, więc to może być męczący matchup. Ale zobaczymy. O, mam polskiego Janusza. Jak zawsze, panowie, runki, masterki będziecie mieć w opisie pod filmikiem. A resztę filmiku. Filmiku, filmie. W moim dziele, tak? Dobra, dopiłem w szkole. Jedziemy. To jest najgorsze, że zawsze właśnie włączam to, żeby się zaczęło nagrywać. I w momencie, kiedy dorobię, to czekam. O, nieważne, nie czekam. Ogólnie rally, panowie, zawsze. Może nie zawsze, to zazwyczaj zaczynamy z klaskiem. Jeżeli chcecie iść robić kampa, tak? Jeżeli zaczynacie od kampa, to oczywiście zaczynacie z Dramblade'a. Bierzecie sobie Dramblade'a, robicie kampa, macie 4 podki na HP, 2 podki na manę. I jest spoko, ale kampa zazwyczaj robimy na czempiony typu, jeżeli gramy przeciwko Fizzowi, to warto robić kampa, jeżeli gramy na Rambla, jeżeli gramy na Lulu, to jest warto robić kampa, na Malphite'a nie do końca, bo ten flask mi według mnie będzie dużo pomagał, bo Malphite jest takim trochę męczącym czempionem, będzie nas napierdalał tymi kołpakami, będzie klepał cały czas ziemię, więc na Malphite'a, jak i na wiele innych czempionów polecam flask. Ogólnie takim bardziej niezaawansowanym graczom Irelii polecam flaska. A jeżeli Doran, to oczywiście z Doranem zaczynam od wrightów. Spróbujemy zaliczkę mojego triczka. Uwaga, to może trochę YOLO. Ale... To jest ryski, bo jest mała szansa, że to wyjdzie. Ale parę razy na solo już zabrałem, dobra, nieważne. Zaczynają goście od Blueside'a. Jeszcze poczekam chwilę, może się uda zabrać jej golemka. No aspele, pasywka. Im więcej czempionów was jest, tym macie więcej ty na City, czyli redukcja stunów, slow w DP. Q gap closer, doskakujecie do minionów, doskakujecie do przeciwników. Jeżeli zabijecie target z Q, to wam się resetuje cooldown. Zajebisty do farmienia, zajebisty do chase'owania. W pasywnie odnawiam wam życie za każdy autoatak. Aktywnie trudziopsem. E, stun slow. Jeżeli macie mniej HP procentowo, to jest stun na gościu. Jeżeli macie więcej procent HP niż gość, to jest slow na gościu. RK, 4 ostrza. Średni damage, fajna do sustainu, fajna właśnie też do chase'owania. Zaczynamy. A, czy 0 pierwszym levelu. A tym po co? O, on też ma flaskę. Ogólnie jest parę buildów, ale to mam w grze, wytłumaczę. Na większość czempionów maksujecie W, prawda? Na prawie wszystko maksujecie W. Osobiście ja maksuję E tylko przeciwko Jaxowi i Riven. Maksowanie to jest takie trochę bardziej... Maksując E, jest na pewno nie przegracie lane'a. Jeżeli maksujecie, przegranie lane'a jest praktycznie niemożliwe. A też macie troszkę słabszy lane face, ale też jest o wiele bardziej bezpieczny, prawda? O, zajebiście. Z kolei właśnie... Czemu maksowanie E na Riven i na Jaxa? Ponieważ te czempiony właśnie robią wam... Szybko zrobią wam więcej DPS-a. Jeżeli oni wam robią trochę DPS-a i macie mniej procent HP niż one, niż te czempiony, to dajecie O, dajecie E na gościa, to tak się cofacie. I to jest dosyć bezpieczna opcja na wygranie na takie właśnie... takich silnych bruzjerów lane face'a. Oczywiście rushujemy zawsze Triforce'a, panowie. Nie liczcie, panie. Zawsze rushujemy Triforce'a. Zaczynamy swoje buildy, tego bywają Triforce'a, albo od Sheena, albo od Fage'a.
Ja osobiście wolę. Ojej. Wiecie. Ja osobiście wolę grać z Shinem. To bardziej na Malphite'a, bo na Malphite'a, no Fate nam nie daje dużo, jak on trafia. O, tak, już. Strasznie dużo mnie odpomisowałem. Jak to ja. Może dać im spróbujemy go pobić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czekajcie, to jest. Okej. Okay. O, zajebisty strumień go wszedł. Super. O, zajebiście. Nie spodziewałem się, tak wyjdzie. Ogólnie tak, najlepiej jest się tradeować moim zdaniem od czwartego levela. Oczywiście, jeżeli właśnie też jeżeli gracie z flaską, to bardzo ważne, jeżeli macie flaskę, gość ma Doran's Blade'a albo... O, prawie. jeżeli gracie z flaskiem, a gość ma Dorana, to bardzo to ważne jest, że zacznie z Q i robić Olina, bo jeżeli właśnie gracie na takiego Rambla, czy gracie na takiego, powiedzmy, Gnara, i oni mają Doran Blade'a albo Doran Shield'a, to jest bardzo łatwo to wykorzystać przeciwko nim, bo to jest fajne do połkowania, na takie szybkie trade też jest spoko, ale oni mają wtedy jedną potkę, a wy macie flaskę, czyli trzy potki plus trzy normalne poty, więc jeżeli goście zaczynają z Doranem, zawsze zaczynajcie właśnie z flask, czy jeżeli widzicie, że goście mają właśnie Dorana, a wy macie flaskę, róbcie oliny w nich. Bardzo ważne. Dobra. Może trzeba ci do mnie wyjdzie. Dobra. Mamy trzy kilki. Co to ten? Na Malphite'a z reguły robię Shina over Fage'a. To samo. Przeciwko Ramblowi to wolę Shina bardzo. Jeżeli macie Shina na Rambla, już możecie praktycznie miękować. Ogólnie, jeżeli macie szósty level i macie Shina, to tak, jeżeli zbijecie czempiona na do 2-3 HP, czempiona typu właśnie Rumble, możecie go spokojnie robić na niuka. Bardzo ważne. Teraz są różne buildy na rally. Niektórzy grają na przykład, wiadomo, Triforce zawsze. I po Triforce wybiną szybkiego Mava, prawda? Ogólnie grają bardziej ofensywnie tej rally ostatnio, jak zobaczyłem. Ja też tak gram. Cześć, mu się sławki pieprzą. Tak. O, kolejna rzecz, o której nie powiedziałem, o to za chwilkę powiem. Ważne jest, żeby sobie tak miniony obijać, lekko. Czyli macie tak miniony obity, macie Shina, łatwo jest doskakiwać, wiecie. To jest niby dash, ale możecie tego dasha sobie przedłużać, to wam pokażę, o co mi chodzi. Że robimy dasha do miniona, zabijamy miniona i lecimy dalej. Muszę też robić to na... No, na dłuższe, pokażę, o co chodzi. A. Stoimy daleko, gość się nie spodziewa, dash, dolatujemy do niego, bardzo spoko opcja. Ogólnie nie musicie się martwić o farmienie z Q, bo dobijając miniona z Q, tam nawet wam połowę many jakoś tak. Nie myślę, widziałem Eliska, która idzie w moją stronę, ale nie do końca. Tak, Eliska idzie do mnie, muszę uważać, tak jest na topie. Lecę. Ważne. Kiedyś się grało bardzo dużo Zephyra, teraz widzę, że goście wolą zainwestować w Merce, a po Mercach pójść na użyć takiego boczka. Ja w tej grze będę raczej szedł po Triforce. Kurde, to muszę też wszystko być na farmieniu. Znaczy nie skupiam się na farmieniu, bo skupiam się na tłumaczenie, to wszystko działa. Ale po Triforce raczej pójdę efekt z Jinkera, mi się wydaje. Mamy bardzo dużo magii, więc troszkę będzie spoko. Słabo gra to Malphite. Ale mówię, ja się na tym nie skupiam, bo skupiam się na mówię, jak to działa wszystko. Dobra, nie ma teraz tego. Zrobimy tak. Wejdziemy w minionka za chwilę, jak podejdzie do minionów. Skoczymy na tego tutaj. O, hop. O, nie zrobiłem tego. Pieprzyłem. Ja bym killa gdybym trafił, ale nie trafiłem w miniona.
Szykuję sobie już do Dasha. Mamy gościa, oczywiście. O, 4 kile. Robię wieżę, bo nie chcę mi się na malfighta lane'ować. Tak jak mówię, zawsze pierwsze dwa itemy do Triforce, jakie kupujecie, to zazwyczaj jest Shin i Fage. Rzadko mi się zdarza, że kupuję Shina i na przykład Zilla, bo to jest nieopłacalne. Jeżeli już, to kupuję sobie Shina, kamień na życie, mieczyk i do tego na przykład powiedzmy Zilla albo Dagger do Attack Speed'a, tak żeby mieć jeszcze silniejsze 1v1. Ogólnie możecie używać R-ki bardzo dobrze do właśnie chase'owania. Jeżeli właśnie macie miniony, używacie R-kę, pierwsze 2-3 tiki na R-kę na miniona, doskakujecie do niego, używacie kolejny tik R-ki na range'a, doskakujecie do range'a i potem doskakujecie do przeciwnika, więc Irelia ma bardzo dobry chase potencjał. Postaram się dofarmić Triforce'a i za chwilę pokazać, o co mi chodzi. Mamy Towera. Hibot nie istnieje w ogóle. To będzie szybka gierka. Tu gramy na jakieś diamenty trójki, dwójki, więc to nie jest jakiś straszny challenge, panowie. Ale wiecie, mówię, staram się to nagrywać wszystko na rankedach, żebyście, no, jako takowe, no jakbym się grał te gry na normalach, to nie oszukujmy się, to by to zabiegło 15 minut. O! Chodźcie, panowie. Hop, tu. Dobra. O, nie, myślałem, że zabiję, szczerze mówiąc. Mój błąd. Bo miałem... Mogę wejść, dobra, wejdę. Ej, tu zabijmy. O, fuck me! Ale zjebałem. Nieważne. Zdarza się najgorszym i najlepszym. Dobra, no myślałem za dużo. Ogólnie jestem troszkę zdziwiony, bo użyłem... Chociaż nie. Parę patchy temu zmienili tak, że... Z tego co wiem... Spiderlyski są chyba bardziej odporne na spele, czy jakoś tak, więc ja się nie dziwię, dlatego nie zabiłem. To jest mój błąd. Nie robię tego często, ale jeżeli mam szansę... Czekajcie... Oczywiście... Dałem mu pewność siebie. Jedyne to, czego potrzebował. Tak mówię, no... Rzadko sprzedaję flaska w celu Triforce'a, ale jednak jak już widzę, że mam... Że sprzedaję flaskę mam na Triforce'a, dla mnie to jest strasznie duży power spike. Strasznie ważny, cześć. Oczywiście musi być malfight. O! Ło! Mamy. W tej grze chyba pójdę, jak mówię, pójdę w Fake Drinkera. Nie wiem, czy nie kupić też merców. Rzadko kupuję na rally mercy, ale jak jednak mają raz, dwa, trzy, cztery czempiony full AP. Nie, czy nie, właśnie nie przyda kupić merców. Tym bardziej, że zignoruję tą Tristanę, bo ona ma... No, ma tyle, że też, ja też mam małą farmę, ale nawet nie ma żadnego killa, więc to jest totalnie useless. Triforce, Hexdrinker. O, co się stało? Tak mówię, jak macie go szybkiego Triforce'a, możecie, mając włączone wódu, skakiwać spokojnie do ręcz miniona i mieć resetowany skok. Pokażę wam, co mi chodzi. Lecę. Resetuję sobie. Ok, ja poczekam na cooldown i go dziękuję. Gość ma więcej AP niż ja. Zabił się właśnie ten mecz. Mam na niego stuna włączonego. Oh man! Oh. Ojoj. Czy tu nikogo nie ma? Dobra. Spory. Wiktor ma spore DPS-y. Tak widzicie, to strasznie potrzebuje jak z Rinkera. Czy ta Eliska z Malfightem na topie, czy tutaj Wiktor. Oni mnie no zabijają. No mają duże szanse, żeby mnie zabić, więc... Co się dzieje? Okay. Żeby mnie nie stać.
Mogę też pójść teraz w merce, no jednak nie jestem na jak z drinka, ale pójdziemy w merce. Szybkie merce. Pinkward, bo nie kupiłem do Pinkwarda, a zawsze mówię, że Pinkwardy są bardzo ważne. Tyle. Nie, to będzie chyba szybka gierka z tego co widzę, panowie. Mówię, że gram na tyle magii, to warto merce, ale zazwyczaj polecam na Irelia niż Jatabi. I może spokojnie sobie na przykład Triforce'a, buty jedynki, Hexdrinkera, na przykład wtedy dopiero dokończyć buty, prawda? Ten Hexdrinker wam daje bardzo dużo w skirmiszach, jak i teamfightach. Ogólnie realnie, jeżeli chodzi o itemy do Dipsa, to zazwyczaj właśnie wybieram Mava. Ewentualnie Boczka. Kiedyś grałem sporo Zephira, ale wydaje mi się, że lepiej pójść jest na przykład w Mercy i w Boczka. Tak jest jeszcze fajnie mobilnie. Jeżeli już idziecie w Zephira, też polecam wam zielony upgrade do butków. Ogólny item, jeżeli macie jakiś item wybierać na IRL do defa, to moim zdaniem zawsze wybieramy. No zazwyczaj wybieramy ponad Bashizvela, wybierzemy Spirit Wizardza. Daje wam cooldowny, zwiększa wam leczenie, jeszcze fajna opcja. Co się dzieje tak trochę? Obrywasz, gościu. Znaczy, Bashizvela kupuję tylko wtedy, kiedy nie idę boczka. I widzę, że mają czempionów właśnie typu Malphite, takie, które bossonerce bazują. Inaczej idę w Wizardza, bo trzeba oddaje cooldown, też spoko opcja. Darmora zazwyczaj Omen, ewentualnie Frozen Heart, jak mocno bazują na tak speedzie. Ale Omen FA to właśnie kiedy mamy najbardziej popularne itemy. Czasami co widuję też malety na Yareli, tak? Fajnie jest dokończyć sobie build właśnie też takim Thornmailem, żeby przeciwna DKRS-owa sam zabijał. Jest sporo, w Yareli bardzo dużo itemów pasuje. Chasujemy go? Chasujemy go. Tutaj jest. Panowie. Panowie, zapraszam. Czy chcesz go zabić? Ojej, ojej. Dobra, panowie. Lecimy po gościa. Au. She said she was 16. O, tu się wjebał, dzik w sosnę. Dobra, mamy. Jak mówię, najrali bardzo ważne jest to, żebyście tym pierwszym skokiem nie musicie dodatować do czempiona. Tym pierwszym skokiem jest warto dolecić do miniona. Tam o co chodzi. Dolatujemy do miniona, nakładamy CC, walimy jakiś autoatak i potem właśnie dopiero. Potem dopiero dokończamy skill, prawda? Oczywiście możecie tym Q od razu wlatywać, ale ja osobiście lubię właśnie dolecieć, użyć tego E, Slow, czy tam E, czyli Slow albo Stuna, pobić trochę z tej łapki, potem doskoczyć z Q. Mam na Hexdrinkera. Co dalej? Nie potrzebuję w ogóle Arbora w tej grze, zajebiście. Chyba dokończę Mava. Dokończę chyba Mava w tej gierce. Kupię sobie na razie item na wardy, bo nie mam na jakiś większy item, więc to jest spoko opcja, tego pinka wreszcie chciałbym użyć. Tapuję się na plecy. Go, panowie. Ajajaj. Zły teleport. Tak mówię. Bierzemy. Pierwszym ku najpierw jest moim zdaniem doskoczyć do miniona, użyć jakiegoś stuna i dopiero wtedy wejść. Teraz straciłem wierzę na topie, teraz troszkę minionów, ale chcę na to pokazać, że sobie dokładnie chodzi. Nie pokażę, bo goście boją się stać na mnie. Nie farmy w ogóle w tej grze, co mówię, jestem bardziej skupiony na tym, żeby mówić o co mi w głowie gra. Pewnie mówię za szybko i połowy w ogóle nie rozumiecie, ale taki mój urok. Prison for the slot.
To bo dobrze zagrał w tej grze. Przyzwoicie bardzo. O, mam na tego. Mam na pikaksa. Z tych itemów, ten jest dobry. Do tego jeszcze możecie Frozen Heart'a sobie dorzucać, Tormaila. Czasami widuję na IRL-i te. Czasami widuję na IRL-i Maleta. Ostatnio widuję na IRL-i Maleta coraz częściej. Może kiedyś się mocno do przodu, to jest spoko, tak? Na rushowej Maleta jako drugi item jest dosyć, to jestem tego przeciwnikiem, to strasznie drogie. Widzę, że będę mawa, to będę dodatywa do minionków nawet z wyłączonym W. Będę zapalał się Tristankę. Hospitalny, dobra. O co mi chodziło? Że najlepiej zawsze jest lecieć? O, nie masz. A nie mam minionku do skakania. Przejebana sprawa. Okej. Czyli to oni chcą się bić, czy oni się nie chcą bić? Oni chcą się bić. O, jest red buff. Red buff jest zajebisty. Biorę go. Nie dobijam małych. Muszę moje drużynce pomóc. Kurde, tam coś odpierdala. Nie, nieważne. Pieprzyć mój team, lecimy na topa. Tylko czy Malphite będzie umie, nic nie zrobię na Malphite'a. Czy... o, nieważne, Malphite jest na bocie. Mam towera za free. Gwimira jest bardzo fajna w tym. O, tak mówiłem. Irelia ma bardzo silne takie 1-1, 2-3 na 3. Dobry dosyć split push, więc może spokojnie iść i split pushować całą grę. Znaczy może nie całą, co robi dużo presji. Nie będąc za tył, robicie zawsze bardzo dużo presji w teamfightach na dekery. Wy nie musicie wbiegać tego dekera na pałę, to nie o to chodzi, prawda? Możecie spokojnie też spokojnie się trzymać z tyłu i czekać na dogodny moment. Biegam. To mówię. Biegam po minionku pierwszym. Ojej! O! Tu na gościa. To jest, o czym mówię. Bierzemy miniona. Nie musimy z tego ku wchodzić w gościa, to nie? Czy teraz mogłem? A, śmieję, sorry za ten głupi śmiech, ale to było hilarious. Ty co robi? Dobra. Będzie ma szybka gierka z tego, co widzę. Do bazy. Tak, bo na taki thingback mają, że mają adekary do tyłu, nie mają żadnego innego źródła adelipsa. Idziemy w mawa. Po mawie możemy mi spokojnie dalej wymera, moim zdaniem. Mam dosyć sporo depsa z samego mawa, to jest 60 debra plus z tej pasywki. Więc to, no, jesteśmy raczej i nie do zabicia, i jesteśmy w stanie chinkować. Ogólnie taki w walkach 1-1... Ha! Zginął z żaby. Lecę, lecę. Nie skakuj razu z Q w gościa, lecę na Q. Przedłużam dasza i wchodzę teraz gościem, widzicie. Mam mawa, więc może go zabiję! Okej, okay, zabiliśmy. Widzicie, najlepiej właśnie lecieć miniona. O. Aj.
Mam. Dobra, mam gościa. Kurde, nie wiem, czy nie poszedłbym, szczerze mówiąc, jeszcze trochę wadę, tak for fun. Chociaż nie chcę wam pokazywać jakiegoś for fun. Dobra, pójdźmy tak. Spirit Visage, troszkę CDR-ka, trochę więcej leczenia. Po wizażu może pójdę... Proszę pana, nie wiem. Nie wiem, czy tego boczka będzie poszedł w tej grze, żeby mieć jeszcze więcej DPS-a, bo inaczej nie mają jak mnie zabić. To wie, najlepiej bardzo często sobie wymyślam buildy, ale mówię, maf, bo to są ustawowe item do depsa, czasami idziecie w Zephyra. I tyle, jeżeli chodzi o damage. Widzimy to? To jest Yole, nie mam armora. Trzeba tu się wpierdolić w sosnę. No i rano staramy się zachodzić od boków, nie chcemy wchodzić frontalnie w ich team, prawda? Staramy się zawsze wchodzić na dupę im. Nie pokazuje się. Dobra. Teraz dajemy, że wchodzimy. Użył klatkę. O, ważne. Mówię, nie chcemy Iranią wchodzić na pałę. Chcemy podbiegać, cofać. I dopiero potem, jak mamy okazję, wchodzimy, ale... Ja nie lubię się dawać jeden za jednego. Ja lubię się Irelią właśnie po minionach schodzić przeciwnika, ewentualnie wyczekać, aż ktoś głębiej wejdzie i wykorzystać jego zły pozycjonik. Oczywiście może ją engage'ować, ale nie trzeba. Kurde, za mało powiedziałem. Za mało czasu miałem, to za krótka gierka. A tak mówię, staracie się z tego Q skakać po miniona do przeciwnika. Nie chcecie używać pierwszego Q na przeciwniku, prawda? Chcecie mieć reset na Q po minionie albo po czymś użyć E, walnąć bar autoataków i go zabić. Możecie też używać R-ki, żeby obijać miniony, żeby mieć od razu nawet kół bez włączonego W, żeby można dolatywać do przeciwników. To są ważne rzeczy i staramy się używać E, jak macie mniej prosty na pewno przeciwnik. W dalej fejdzie gracie z Doranem robicie kampa, gracie z flaską, nie robicie kampa, gracie z flaską na przeciwnika, który ma Dorana, robicie Olina z Q na pierwszym levelu. Co? No i tyle. Pamiętajcie, Rush Triforce'a. I nie musicie grać greedy. Nie musicie grać tylko strasznie greedy early, bo jeżeli mówię, jeżeli tak pójdziecie na event na lane, reformcie Triforce'a, to i tak wygracie lane'a. To było na tyle. Jakub Kontrewicz. Lajkujcie, subujcie, wypisujcie błędy. Wiem, że mówiłem za szybko, ale miałem dużo do powiedzenia. Tak czy jak nie powiedziałem tylko połowę tego, co chciałem powiedzieć, to bo no mówię, za mało czasu, za dużo chcę powiedzieć. No i tyle, panowie, tyle. Dzięki, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że jakieś subki wpadną. Pa, pa! Trzymajcie się.